Czy kiedykolwiek czułeś, że los ciągle rzuca ci kłody pod nogi? Że każdy twój krok napotyka na nieoczekiwane przeszkody? Marek Aureliusz powiedział kiedyś: wszystko, co ci się przydarza, czekałoby się wydarzyć od początku czasów. Splatające się nici losu połączyły ze sobą oba te elementy. Twoje istnienie i rzeczy, które ci się przydarzają. Dziś chciałbym przedstawić ci 8 powodów, dla których warto przestać narzekać na swój los. Pokażę ci, że powinieneś zmienić spojrzenie na to, co nazywamy pechem, i jak powinieneś zacząć wykorzystywać każdą sytuację na swoją korzyść. Zapraszam cię do odkrycia, dlaczego martwienie się i złość na los są nie tylko bezcelowe, ale mogą być przeszkodą w osiąganiu szczęścia. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Twoje problemy są tylko chwilowe. Czasami w pośpiechu codziennego życia łatwo jest uwierzyć, że problemy, które napotykasz, będą trwać wiecznie. Ale zastanów się na chwilę. Pamiętasz przecież sytuację, kiedy wydawało ci się, że trudność, na którą właśnie natrafiasz, jest nie do przezwyciężenia. Może to był trudny egzamin, napięty termin w pracy, czy nawet osobisty konflikt. Jednak z czasem wszystko to minęło, prawda? Dzisiaj patrzysz wstecz i widzisz, jak bardzo te doświadczenia były tylko chwilowe. To samo dotyczy twoich obecnych problemów. Stoicy nauczyli, że wszystko w życiu jest przemijające. Twoje obecne trudności, niezależnie od tego, jak przytłaczające mogą się wydawać, również miną. Klucz tkwi w akceptacji tego, że życie jest ciągłą zmianą. Dzisiaj masz problem, ale jutro już możesz mieć rozwiązanie. Ważne jest, aby nie tracić z oczu perspektywy. Kiedy stoisz w obliczu wyzwania, przypomnij sobie, że jest to tylko fragment twojej podróży. Pomyśl o tym, jak o chwilowym niepokoju na morzu życia. Fale się wznoszą, ale zawsze opadają. Tak samo jest z twoimi problemami. Są tylko chwilowe. Pamiętaj, że po każdej burzy wychodzi słońce, a każda trudność uczy i wzmacnia. Podchodź do każdego problemu z tego punktu widzenia. Zobaczysz, że z czasem będziesz miał więcej siły i odporności na to, co przynosi los. Każde wyzwanie stanie się dla ciebie okazją do nauki, wzrostu i stania się silniejszym. Numer 2. Ty decydujesz, jak reagujesz. W życiu nie zawsze możemy kontrolować to, co się dzieje, ale zawsze mamy kontrolę nad tym, jak na to reagujemy. To potężna prawda, która może całkowicie zmienić twoje życie. Wyobraź sobie sytuację, gdy stoisz w kolejce, która wydaje się nie mieć końca. Możesz poczuć frustrację, złość, a nawet bezsilność. Ale czy te emocje rzeczywiście pomagają? Czy zmieniają sytuację? Zamiast pozwalać na automatyczne reakcje, które przynoszą więcej stresu, spróbuj podejść do sytuacji inaczej. Zastanów się, co możesz zrobić, aby uczynić ten czas bardziej produktywnym lub przyjemnym. Może to być idealny moment na przemyślenia, planowanie dnia, a nawet na chwilę relaksu. Każda sytuacja, w której się znajdziesz, daje ci wybór. Możesz pozwolić, aby zewnętrzne okoliczności kierowały twoimi emocjami, lub możesz zdecydować, że zachowasz spokój i równowagę, bez względu na to, co się dzieje. To ty decydujesz, jak reagujesz. Wybierając spokój zamiast frustracji, zyskujesz nie tylko na swoim samopoczuciu, ale także na zdolności do podejmowania lepszych decyzji. Pamiętaj, że każda reakcja jest wyborem. Kiedy następnym razem napotkasz sytuację, która wydaje się trudna lub frustrująca, zatrzymaj się na chwilę. Zamiast reagować impulsywnie, zastanów się, jaka reakcja przyniesie ci najwięcej spokoju. To ty masz kontrolę nad swoimi emocjami i reakcjami. To ty decydujesz, jak przeżyć każdy dzień. Numer 3. W trudnościach kryje się twoja siła. David Goggins, człowiek znany z przekraczania granic wytrzymałości fizycznej i mentalnej, powiedział, że ból otwiera sekretne drzwi w umyśle, które prowadzą zarówno do szczytowej wydajności, jak i do pięknej ciszy. Te słowa doskonale odzwierciedlają wartość, jaką niesie ze sobą przezwyciężanie trudności. Kiedy spotykasz się z wyzwaniem, często towarzyszy temu uczucie dyskomfortu czy nawet bólu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Ale to właśnie w tych momentach, kiedy wychodzisz poza swoją strefę komfortu, odkrywasz niesamowite możliwości swojego umysłu i ciała.
Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, otwiera przed tobą nowe drzwi prowadzące do lepszego zrozumienia siebie, swoich możliwości i potencjału. Wyobraź sobie, że stajesz przed trudnym zadaniem, które wydaje się być ponad twoje siły. Zamiast poddawać się strachowi lub zwątpieniu, zainspiruj się słowami Gogginsa. Przyjmij ból i dyskomfort jako nieodłączne elementy drogi do wzrostu. Każda trudność, którą pokonujesz, czyni cię silniejszym, odporniejszym i bardziej zdeterminowanym. Pamiętaj, że największe osiągnięcia często są wynikiem pokonywania trudności. Nie unikaj wyzwań, lecz przyjmij je jako integralną część swojego rozwoju. Pozwól, aby każde nowe wyzwanie było dla ciebie okazją do odkrycia tych sekretnych drzwi w twoim umyśle, które prowadzą do prawdziwej siły i wewnętrznej harmonii. Numer 4. Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić. W naszym życiu często spotykamy się z sytuacjami, na które nie mamy wpływu. Może to być nieprzewidziana zmiana pogody, psująca plany, nagła awaria sprzętu, czy nawet decyzje innych osób, które wpływają na nasze życie. W takich momentach naturalną reakcją może być frustracja, a nawet poczucie, że to kolejny pech. Jednak kluczem jest tutaj akceptacja. Akceptacja nie oznacza rezygnacji czy poddania się. To raczej umiejętność rozróżnienia między tym, co możemy zmienić, a tym, co leży poza naszą kontrolą. Skupienie się na aspektach życia, które możesz kontrolować, czyli twoje działania, decyzje i postawy, to daje ci prawdziwą moc. Wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji, w której coś poszło nie tak, jak planowałeś. Może to być cokolwiek. Od małego zdarzenia po coś większego. Zamiast skupiać się na negatywnościach i tym, co poszło nie tak, a czego nie możesz zmienić, skup się na tym, jak możesz dostosować swoje działania i myślenie do nowej sytuacji. Zastanów się, co możesz zrobić inaczej, aby wyjść z tej sytuacji silniejszy i mądrzejszy. Pamiętaj, że każda sytuacja, nawet ta wydająca się pechowa, daje ci możliwość wyboru. Możesz albo skupić się na frustracji z powodu rzeczy, których nie możesz zmienić, albo przyjąć to z pokorą i skupić się na działaniu. Wybierając to drugie, nie tylko zyskujesz spokój umysłu, ale również otwierasz się na nowe możliwości i ścieżki rozwiązania. Numer 5. Ceń to, co posiadasz. W życiu często skupiamy się na tym, czego nam brakuje lub co poszło nie tak, czyli na tych wszystkich momentach, które łatwo nazwać złym losem. Może to prowadzić do uczucia niezadowolenia i przekonania, że jesteśmy nieszczęśliwi lub że nie osiągnęliśmy wystarczająco dużo, ale klucz do przezwyciężenia tych negatywnych myśli leży w docenianiu tego, co już mamy. Zatrzymaj się na moment i zastanów nad tym, co w życiu jest dla ciebie ważne i co już osiągnąłeś. To mogą być relacje z bliskimi, twoje zdrowie, osiągnięcia zawodowe, a nawet małe codzienne radości. Docenienie tego, co już posiadasz, jest potężnym antidotum na uczucie nieszczęścia i myśli o pechu. Pomaga to zrozumieć, że twoje życie jest pełne wartości i sensu, nawet jeśli czasem wydaje się inaczej. Rozwijanie poczucia wdzięczności nie oznacza rezygnacji z dążenia do lepszego. To nie jest brak ambicji. Wręcz przeciwnie. Jest to fundament, na którym możesz budować swoje dalsze cele i marzenia. Kiedy doceniasz to, co już masz, zyskujesz większą klarowność co do tego, czego naprawdę pragniesz, a twoje dążenia stają się bardziej świadome i celowe. Pamiętaj, że szczęście i sukces nie zależą od nieustannego gromadzenia więcej i więcej, ale od umiejętności doceniania tego, co jest. To właśnie ta wdzięczność daje ci siłę, aby radzić sobie z trudnymi momentami i tak zwanym pechem, i jednocześnie motywuje do dalszego rozwoju i osiągania nowych celów. Numer 6. Twoja podróż jest unikalna. Kiedy spotykają cię trudności, łatwo uznać to za zły los. Jednak warto pamiętać, że każda życiowa ścieżka jest inna. Twoje wyzwania, te momenty, które mogą wydawać się niefortunne, są unikatową częścią twojej osobistej podróży. Zamiast skupiać się na tym, co wydaje się niepomyślne, zwróć uwagę na to, jak te doświadczenia przyczyniają się do twojego rozwoju. Unikaj porównywania swoich doświadczeń z życiem innych. To, co może wydawać się niepowodzeniem w kontekście cudzych osiągnięć, w twoim przypadku może być ważnym krokiem do przodu.
Każda przeszkoda jest okazją do nauki i wzrostu, a nie wyłącznie sygnałem niepowodzenia. Przyjmując swoje unikalne doświadczenia, uczysz się cenić swoją indywidualną podróż, zamiast narzekać na zły los. Każdy dzień przynosi nowe możliwości do odkrywania i uczenia się, nawet jeśli początkowo wydają się one trudne. Pamiętaj, że to właśnie twoja unikalna ścieżka czyni cię tym, kim jesteś i prowadzi cię do miejsc, które tylko ty możesz osiągnąć. Numer 7. Wykorzystaj los jako nauczyciela. W życiu często spotykamy się z sytuacjami, które wydają się być przeciwnościami losu. Może to być nieoczekiwana przeszkoda, nieplanowana zmiana czy sytuacja, która wydaje się być krokiem wstecz. W takich chwilach łatwo jest odczuwać frustrację lub myśleć, że to kolejny przykład złego losu. Ale co jeśli spojrzymy na te wydarzenia z innej perspektywy? Każde z tych nieoczekiwanych zdarzeń może być potężnym nauczycielem. Zamiast sprzeciwiać się tym zmianom, spróbuj przyjąć je z otwartością i ciekawością. Zastanów się, co możesz się nauczyć z tej konkretnej sytuacji. Może to być lekcja w zakresie cierpliwości, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, albo nawet odkrycie nowej ścieżki, która okazuje się być lepsza niż planowana. Przykładem może być nieudany projekt lub utrata pracy. Zamiast postrzegać to jako koniec świata, można to traktować jako szansę na rozwój nowych umiejętności, przebranżowienie się, czy nawet jako krok ku realizacji marzeń, które zawsze odkładałeś na później. Kiedy zaczynasz traktować los jako nauczyciela, zaczynasz dostrzegać wartość w każdej sytuacji. To pozwala na głębsze zrozumienie życia i siebie samego. Wszystko, co cię spotyka, ma w sobie jakiś ukryty skarb. Czasem wymaga to tylko zmiany perspektywy, aby go odkryć. Dzięki temu, zamiast utkwienia w myśleniu o przeciwnościach losu, otwierasz się na ciągłe uczenie się i odkrywanie. Numer 8. Znajdź piękno w chaosie. Czasem nasze życie przybiera formę pozornego chaosu, w którym trudno dostrzec jakikolwiek porządek czy sens. Jednak istnieje pewna sztuka w odnajdywaniu piękna właśnie w tym chaosie. Sztuka, która wymaga zmiany perspektywy. Zmiana perspektywy pozwala nam dostrzec, że w chaosie drzemie potencjał twórczy i możliwość odrodzenia. Podobnie jak w sztuce abstrakcyjnej, gdzie na pierwszy rzut oka widzimy tylko nieład i przypadkowe ułożenie kształtów i barw, głębsze spojrzenie pozwala odkryć harmonię i głębszy sens. Chaos w naszym życiu może działać podobnie. W chwilach, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli, mogą kryć się cenne lekcje, nowe możliwości i nieoczekiwane drogi rozwoju. Zaakceptuj, że chaos jest naturalną częścią życia, tak samo jak porządek. Kiedy zaczynasz akceptować chaos, zamiast go się obawiać, otwierasz się na nowe doświadczenia. W tym pozornym bałaganie można znaleźć inspirację do kreatywności, motywacji do zmiany i odwagi do eksperymentowania. Zachęcam cię, abyś w chwilach, gdy życie wydaje się być pełne chaosu, zatrzymał się i spojrzał na nie z innej perspektywy. Zapytaj siebie, co dobrego może wyniknąć z tej sytuacji, jakie nowe możliwości się otwierają, jakie piękno kryje się w tym pozornym nieładzie. Pamiętaj, że czasami to właśnie chaos jest katalizatorem największych zmian i postępów w naszym życiu. Przyjmując go, możemy odkryć nowe ścieżki i nieoczekiwane rozwiązania, które wnoszą do naszego życia świeżość i odnowę. Pamiętaj, że życie to nie tylko seria przypadków, ale przede wszystkim okazja do wzrostu, nauki i doświadczania. Każda przeszkoda, każdy zwrot losu jest jak strona w książce twojego życia. Niektóre rozdziały mogą być trudniejsze, ale to właśnie one często kryją w sobie największą mądrość i najcenniejsze lekcje. Twoje życie to nie ciąg niefortunnych zdarzeń, ale niezwykła opowieść, której jesteś autorem. Zachęcam cię, abyś po dzisiejszym materiale spojrzał na swoje życie z nowej perspektywy. Zobacz w każdym wyzwaniu szansę, w każdej trudności lekcję i pamiętaj, że to ty jesteś kowalem własnego losu. Życie jest pełne niespodzianek i nie zawsze możemy przewidzieć, co przyniesie nam kolejny dzień, ale możemy zdecydować, jak na to zareagujemy i co z tym zrobimy.